Dzień dobry, vlog. ADHD za raz, dwa, trzy. Co masz w ręce? Masaja. Boże, to jest, zobaczcie, jaki to jest wierny fan psiego patrolu. A skiety pokaż, czy masz skiety w tego? Gdzie ty mi te syry? Skiety w marszala. I świąteczna piżama. Nie, no bomba. Max już tego. I drugi marszał. I drugi marszał. Max już ogólnie... jeszcze jest. Masakra. Bidula. Max już czuje święta. Vlogmasy. Vlogmasy. On już czuje te vlogmasy. Dupsztalu. Mój kochany chorobitku. Także moi drodzy, witam was w kolejnym vlogu, tak jak mówiłam we wcześniejszym, że położę sobie specjalnie kamerę tutaj na parapecie i zaczniemy takiego vloga od samego początku dnia do końca dnia, więc ten vlog może być długi, co nie? No chyba, że coś nam wypadnie i nie będziemy mogli nagrywać. Popis? Jak się czujesz? Niedobrze. Ty czekaj, bo mnie tutaj bierzesz i odkrywasz. Niedobrze? Kaszel jest? Ale chyba troszeczkę w nocy... Słuchajcie, w ogóle Maksiuka obudził się dzisiaj troszeczkę wcześniej, ale o wiele lepiej spał dzisiejszej nocy niż tamto. Zobaczcie, jaką bazę sobie zrobił. Wszystkie swoje poduszki przyniósł tutaj do mojego łóżka i autka. Także dzisiejszy poranek miałam kolorowy, zobaczcie. Miśki, nie miśki, poduszki, jego poduszka, jego kogra. No. Wszystko co to tak poukłada i zrobił sobie bazę. Idziemy jeść śniadanie? Poduszkę jecie! Po co poduszkę dajesz? O, Max w ogóle ma jakąś taką ostatnio dziwną fazę, że bierze wszystkie poduszki w jedno miejsce i on sobie taką bazę robi. Kłaki swe rozpuściłam, moi drodzy, i zabieramy się. Jezus, co ten Maksymilian zrobił? Nie wierzę. Nie, proszę nie, proszę nie. Zachowam spokój. Nie denerwuj się, Dominika, nie denerwuj się. Wlał cały syrop ten do kubka. O Jezus. Dobra, słuchajcie, ja się zabieram za śniadanko, za kawkę. Przeleję zaraz ten sok z powrotem do butelki i będę musiała po prostu te butelki schować gdzieś wyżej, żeby mały gnojak nie mógł się do nich dostać. Potrzebuję kawy. Nastawiam normalnie tutaj czajnik i piję kawę, bo tak jak zresztą widzicie, nie wyglądam dobrze, a kawa, mam nadzieję, że postawi mnie trochę na nogi. Kawa i make-up. No i proszę bardzo, to jest taka moja typowa rutyna, czyli kawa, tapsy i to są, słuchajcie, wszystkie tapsy właśnie, one jakieś na włosy, na paznokcie, na skórę, witamina B. Tu jest ta rutyna CA cała, czy to jak to się nazywa? Full routine. To jest to, co wam polecałam właśnie w tamtym vlogu, na właśnie odporność i witamina D3 Forte. Także to wszystko łykam. Tu jeszcze jest magnez z witaminą B6, więc co? Zabieram się za łykanie tabletek. Piernicze, zawsze tak jest, że jak ja łykam te tabletki, to zawsze jakaś tabletka musi mi tutaj stanąć. To jest tak mega nieprzyjemne. Ja w ogóle nienawidzę łykać tabletek. No, nienawidzę. Naprawdę, dla mnie to jest okropieństwo. W każdym razie muszę jeszcze Maksymilianowi naszykować tutaj wszystkie odpornościówki, czyli ten probiotyk, który właśnie mu już od dłuższego czasu daje. Rutina, to jest rutina CA, tak, rutina CA na odporność. Ale widzicie, dajemy dziecku leki odpornościowe i tak nic z tego nie ma. Także nie wiem po prostu, co to za wirusy teraz. A właśnie, otwierając lodówkę, przypomniałam sobie o tym jeszcze magicznym szejku. To jest, słuchajcie, taki... To jest tak niedobre, to jest tak niedobre. Już nawet sobie zdajcie sprawę, ale musicie sobie to kiedyś zrobić. To jest sok z cytryny, sok z właśnie imbiru i kurkuma. Słuchajcie, wasze zdrowie. W ogóle ja strasznie wyglądam.
Nie lubię ogólnie nagrywać takich, wiecie, vlogów typowo od razu jak wstanę, bo ja nie wiem co ja gadam, wiecie, jeszcze mi się dokładnie żółtko nie ścięło. Także takie plotę farmazony, a zresztą plotę zawsze farmazony na vlogach, także jeszcze raz wasze zdrowie. Fu. Nie wiecie co, chyba tego nie róbcie. O, to jest tak niedobre. Dobra. Maksymiliana wołam, daję mu odpornościówki i zabieram się za jakieś dobre śniadanko. I zabieram się, słuchajcie, za placki bananowe dla Maksia na śniadanko. Zobaczcie, tutaj ten banan to już jest na skraju wytrzymałości. Jeszcze 2 dni obstawiam jego żywotności i pewnie byłby do wyrzucenia, więc żeby nie marnować, zrobimy z niego po prostu placki bananowe. I słuchajcie, to jest naprawdę nic trudnego. Rozdziabujecie placki, boże, placki, no. Banana, 100 gram mąki, 100 gram, 100 ml mleka, jedno jajko, jedna łyżeczka proszku do pieczenia i trochę cynamonu do smaka i wszystko ładnie razem miksujemy i koniec. Na patelnię i placki bananowe są gotowe, a ja stwierdziłam, że chyba sobie zrobię po prostu chlebek z hummusem, z rukolą i z awokado, może jeszcze jakiś pomidor wleci, zobaczymy. Także zabieram się za placuchy. Zawsze słuchajcie, jak robię jakieś placki, racuchy albo na przykład naleśniki, to zawsze robię takiego jednego, pierwszego, próbnego, którego właśnie zaraz zrobię, żeby sprawdzić, czy niczego na pewno nie brakuje, czy nie jest za dużo, załóżmy, mąki albo za mało cukru, także teraz też tak i zrobimy. No to mam ochotę dzisiaj zrobić coś takiego nietypowego na obiad, mam ochotę sobie dzisiaj tak posiedzieć w kuchni, coś pogotować, czasem mam takie zachcianki, nie zawsze, nie często, ale mam, ale kurczę, no nie mam co, bo mam w sumie pomidorową, którą robiłam wczoraj, moja mama ostatnio mi wyprzedziła z tymi, z pierogami, przywiozła mi pierogi, a też chciałam lepić pierogi, także chyba dziś nic tutaj nie pokombinuję w tej kuchni, ale chociaż zrobimy dziś piękne, pyszne, chciałam powiedzieć, placuszki bananowe. Czy to, słuchajcie, nie jest urocze? Zobaczcie, jak to pięknie wygląda! Tak, rzekłabym trochę instagramowo, ale i tak zaraz pewnie to zostanie, wiecie, tak rozciapkane standardowo. No ale pyszne, dobrze wygląda, tylko zjeść. Dziecię, patrz, co ja cię zrobiłam. Jakie profesjonal instagramowe. To jest most. Most? Tak. No może być most. Zjadasz ten most? Nie. No ja ci dam nie. Nie ma opcji. Ja się tak starałam, słuchaj. Tak właśnie wygląda placki później. Mamo, jakiego pokazać tego? Najpierw musisz ładnie zjeść. No to nie będzie dla ciebie nic już później. Ale pokaż. Nie, ja pierw zjesz. To nie robił tokarz. Tego się nie tyka, to nie produkowała fabryka. To jak nie jejem, jak mi ale ty, ja widzę, Maksymilian, że ty masz charakter jak po mamie. Taki, uważaj, taki ciężki. Choroba zobowiązuje jedzenia, śniadania w łóżku. Co nie? Ej, vlogmas. Świąteczny chłopcze. Dawaj. No to nie będzie tego lizaka dla ciebie. Maksymilian już zjadł swoje śniadanie, teraz czas na mnie, już sobie tu wszystko ładnie zrobiłam i słuchajcie, sprzedam wam tipa. O, tu jeszcze w ogóle mam mąkę na palcu. W każdym razie, słuchajcie, kupiłam herbatę Earl Greya. Smakuje identycznie jak Earl Greya właśnie Liptona. Tylko że Lipton kosztuje 12 zł, coś takiego. A ta kosztowała 5,50 albo 6 zł w Aldiku, więc słuchajcie, jak jesteście zwolennikami właśnie czarnej herbaty Earl Greya, tak jak ja, bo w sumie tylko jak czarna to Earl Grey, no to lećcie do Aldika i kupujcie, bo naprawdę identycznie smakuje. Ja już tutaj parzę herbem, dokładam imbir, dokładam cytrynę. Zjadam śniadanie i biorę się za montaż. Dobra, moi drodzy, vlog już jest zmontowany, już się pięknie, ładnie renderuje, tylko coś kurczę długo, bo godzina czasu jest renderu. Jest godzina 15:45, ja dziś znowu na takie szybkie spotkanie, więc idę się ogarnąć. Zrobić coś z twarzą, bo jest dramatycznie. Jeszcze tutaj oproszę bardzo małego brzdąca, który rozrabia i jest znowu syfek, więc trzeba to na szybko posprzątać, zebrać się, ogarnąć się.
pojechać załatwić sprawy szybkie. I co będziemy później robić? Co? O Jezu. Drażniące to jest, ale staram się być spokojna. Trzy głębokie wdechy. Dam radę. Mam nadzieję, że w poniedziałek pójdzie do przedszkola. Słuchajcie, ten domek ma... Ja pajamy! Takie coś. Ała. I robi się z tego taki daszek, taki domek. To robimy? Ała. Co żeś zrobił? Uderzyłeś się? Tak. No widzisz? Za dużo masz energii po prostu. To co, robimy ten domek szybko? Tak. Tak? To będzie chyba taka lepsza ta twoja baza niż pakowanie poduszki. Ja. Dobra, polecimy. I tadam. Piękny domek, elegancko. Nawet ma okna. Hello. Hello. To jest chyba najlepsza alternatywa na to, żeby nie mieć syfu w sypialni. Co? Ja mam iść do twojego domku? Zapraszam cię. Zapraszasz mnie? Ej, to jest mega fajnie. Przyjemnie, co? Kurczę, blasza. Słuchajcie, szybki przeskok czasu, ale przyszedł Simi, z którym nagrywamy do niego na kanał, moi drodzy, vloga i będziemy testować słodycze czego? Ze Szwajcarii, tak? Tak. No, także ja ogólnie powiem wam, że słodyczy nie jem już bardzo, bardzo, bardzo długo. Także już powiedziałam Simonowi, że słuchaj, jak ja dzisiaj nie zasnę przez to słodycza, to będzie miał przerąbane. Ale postaram się, wiecie, tak mało ich zjeść, bo naprawdę zawsze taki cukier, to wiecie, potem człowiek jest nadpobudliwy. A nie dość, że ja mam problemy z zaśnięciem, no to jeszcze ten cukier na Bożą noc to jest bardzo zły pomysł. No ale będzie fajnie. Także moi drodzy, jak będzie już vlog gotowy, to wam oczywiście dam znać na Instagramie. Dam wam linka. Ciekawie, fajnie te słodycze wyglądają. Z tego. To jest czekolada M&M'sów. U nas w Polsce tego nie ma. Także sztosik. Nagrywamy i za chwileczkę się widzimy. Ej, słuchajcie, stwierdziliśmy, że po nagraniu odcinka będziemy robić foty. Zobaczcie, tutaj Simi ma taki, o Jezu, specjalny sprzęt. Nawet umyliśmy specjalnie lustro tutaj, żeby zrobić fajną fotkę. Zobaczcie, jak je tutaj artystycznie zrobił Simi. Ja powiem, że jestem tak zmęczona. Oczy to już mam, zamykają mi się, co? Nie mów nic. Nie mów nic. On mówi tak o, mi cyka zdjęcie i mówi tak o, otwórz to. Będzie pi! Kurde, otwórz te oczy! Ja tak by ci otwierał mocno te oczy. Masakra, ja też byłem już zmęczeni, Maksiulka już śpi. Działamy tutaj na taką po prostu zwykłą, taką zwyczajną fotkę, co nie? No, no. Taką standardową, no. Instagramową. No. Po prostu tylko już... już słuchajcie, ani nasze umysły, ani nasze oczy nic nie współpracuje, także tutaj walczymy dosłownie, słuchajcie, o przetrwanie, także nasze oczy nie współpracują z mózgiem, nasz mózg nie współpracuje z oczami. Także słuchajcie, zabieramy się za fotkę. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie jakaś fajna, jak wyjdzie, to wpadać na Instagrama, tutaj gdzieś się pojawi. Ej, wol... Na czym ty skończyłaś? Nie wiem, na czym ja skończyłam w ogóle. Masakra, chciałam powiedzieć, żebyście wpadali na Instagrama. Bo tam pewnie będzie ta fotka taka, wiecie, no zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Pięknie. Taka fancy.